zostawiła w miejscu. To naprawdę do miasta? Czegoś więcej chcieć. Cześć, 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 cześć. Z tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. Jestem trochę zawiedziony. Nie do końca tym, że jest ostatni weekend wakacji, chociaż pogoda i tak jest fajna, wbrew prognozom, tylko tym, że pierwsza Honda na moim kanale nie ma VTK, który kręci się do 8000 obrotów i robi tylko jest to zupełnie inna Honda. Niby wszystko jest w porządku, wygląda fajnie, ale kształt nadwozia już tam zdradza co nieco. Jest to hybryda i przypomina inne hybrydy produkowane w tamtym okresie. Niemniej jednak jest to dosyć ciekawy samochód, dosyć rzadki samochód i wszystko Wam zaraz o nim opowiem. Jedziemy z tematem. Zastanawiałem się, dlaczego producenci w tamtym czasie wszyscy myśleli, że hybrydy powinny wyglądać tak samo, czyli właśnie tak, jak Honda Insight wygląda, która bardzo przypominała Priusa, którego wszyscy znacie. Była również podobna do innych samochodów hybryd z tamtego czasu, plug-in typu Opel Ampera czy Chevrolet Volt. No, odpowiedź na to pytanie jest jedna. Jak mawia Kickster? Nie wiem. Przecież wiemy dzisiaj doskonale, że hybrydy mogą wyglądać zupełnie inaczej. Ciekawie, jak normalny samochód. Hybrydy mogą wyglądać na przykład tak, tak, tak albo tak. Nie musi to być jakiś taki koślawy hatchback, właśnie jakim jest ta Honda. Historia tego samochodu będzie nie za długa, nie za krótka, lecz w sam raz. Ponieważ to jest dopiero, albo aż w sumie, druga generacja tego modelu, więc nie będzie za dużo do opowiadania. No tak, bo pierwsza Honda Insight powstała w 1999 roku i była oferowana tylko na rynku japońskim, amerykańskim oraz kanadyjskim. I na rynku amerykańskim była to pierwsza sprzedawana tam hybryda przed Priusem, który oczywiście wyprzedził ją na innych rynkach o 2 lata, ale tam Honda Insight była pierwsza. Wyglądało to jak wizja samochodu przeszłości rodem z filmów science fiction z lat 80. Trzydrzwiowe nadwozie o bardzo dziwacznym kształcie z nadkolami z tyłu jak w Citroenie zaowocowało tym, że samochód miał bardzo niski współczynnik oporu powietrza, CX wynoszący 0,25. Imponująco. Pod maską znajdował się 1-litrowy silnik o mocy 68 koni. Miał 3 cylindry i ważył tylko 56 kg. Jak na 99 rok, bardzo zaawansowana konstrukcja. Do tego w zestawie ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym osiągał moc 74 koni mechanicznych, co przy masie, która wynosiła 900 kg, no, pozwalało mu na całkiem sprawne poruszanie się i całkiem ekonomiczną jazdę. Produkowany był do roku 2006, aż nieźle. Ta tutaj została jako koncept zaprezentowana w 2008 roku i w 2009 roku już została wypuszczona na rynek. A w roku 2010, na rok modelowy 2011, przygotowano jej lifting. Był drobny, delikatny, nieco zmienił się spoilerek na klapie, atrapa chłodnicy z przodu, dołożyli wyposażenia. W zasadzie przez cały okres produkcji ten samochód niewiele się zmieniał, a był produkowany niezbyt długo, bo do roku 2014, czyli w sumie 5 lat, Honda zaprzestała produkcji Insighta ze względu na kiepskie wyniki sprzedaży. No, nieco gorsze niż liczyli. Liczyli na około 500 000 aut, a wyszło do dupy. Dlatego, że głównym konkurentem oczywiście był Prius, który był wtedy już miał 3. generację i jakby klienci mieli większe zaufanie do właśnie Toyoty, do hybrydowej Toyoty niż do hybrydowej Hondy. Chociaż Honda od lat już rozwijała IMA, czyli Integrated Motor Assist, czyli ten zestaw hybrydowy, i był on dosyć sprawdzony i w zasadzie okazało się po latach nawet, że całkiem niezawodny. Honda równocześnie rozwija inne technologie z modelem, który się nazywał FCX Clarity. No właśnie tak, i jest to najbardziej zaawansowana tego typu konstrukcja na świecie, która jest produkowana seryjnie. Auto stylistycznie nawiązuje, tak jak powiedziałem na wstępie, do swojego największego konkurenta, czyli Priusa. Nawiązuje również do, powiedzmy w tylnej części, do swojego poprzednika, a także właśnie do FCX Clarity, tej pierwszej FCX Clarity. Samochód ma podobne wymiary też do innych hybryd z tego segmentu, czyli segmentu C, natomiast jak każda Honda jest oczywiście nieco niższy. Ma 1,43 m wzrostu, 1430 mm. Długość to 4,390 m. 4,390 m. 4,390 mm, Boże Święty. Szerokość 1695 mm. Rozstaw osi 2,445 mm. I to wszystko. Zbiornik paliwa ma pojemność 40 litrów, zaledwie, a o bagażniku będzie później.
To nie był oczywiście jedyny hybrydowy model Hondy. Pojawił się oczywiście CR-Z, który przez zagorzałych fanów marki i fanów modelu CRX był uznany za totalną profanację całego dorobku Hondy. Cóż, był jeszcze oprócz tego Civic hybrydowy. Civic 8 generacji, który miał dokładnie ten sam napęd co Insight. Natomiast później z niego zrezygnowano na rzecz właśnie Insighta, żeby go jakby wyróżnić. A Civic po prostu się nie wyróżniał. Wyglądał jak zwykły sedan. Samochód zdobył też również 5 gwiazdek w testach NCAP. Jeśli dla kogokolwiek jest to wiarygodne, no jest to wynik imponujący jak na tamten czas. Inżynierowie Hondy również się chwalili tym, że samochód oprócz tego, że został tak skonstruowany, żeby chronić właśnie przy zderzeniach czołowych kierowcę i pasażera, to jeszcze do tego oczywiście w myśl tamtych czasów chroni również pieszego przy potrąceniu. Żeby go mniej bolało, dlatego maska jest tak nisko schodząca i wtedy pieszy jest mniej potrącony, jak jest potrącony. Zacznijmy od rzeczy najprostszych, czyli od silnika zestawu napędowego. Był jeden zespół napędowy złożony z silnika spalinowego o pojemności 1,3 litra mocy 88 koni mechanicznych i 121 Nm momentu obrotowego oraz wspomagającego go silnika elektrycznego o mocy 14 koni 76,5 Nm momentu obrotowego. Po obliczeniach wyszło, że samochód dysponuje mocą 98 koni mechanicznych oraz 167 Nm momentu obrotowego, co pozwala rozpędzić mu się do setki w jakieś 12,5 sekundy oraz osiągnąć prędkość maksymalną na poziomie 180 km na godzinę. I największy kopyto ten samochód ma tak naprawdę przy ruszaniu. Elektryk fajnie wspomaga tą benzynkę. Raz, dwa, mamy 60 na godzinę. Fajne to jest. Aż mi przykro, że nie za bardzo mam o czym opowiadać. Nie znalazłem żadnej opinii użytkownika, który narzekałby na jej awaryjność. Po prostu nikomu się nic w tej Hondzie nie popsuło. Silnik benzynowy, jak to właśnie u tego producenta, jest praktycznie bezobsługowy. Mamy łańcuch rozrządu, który nie rozciąga się jak u europejskich konkurentów. Przy regularnej wymianie olejów i filtrów ten silnik będzie jeździł po prostu zawsze. Sam układ hybrydowy też nie jest jakiś problematyczny. Producent nie przewiduje ani wymiany baterii, ani wymiany silnika praktycznie dożywotnio. Czyli ten zestaw ma jeździć tak długo, jak ten samochód na przykład nie zardzewieje. Ten ma już lat, zdaje się, 12 i jeszcze nic nie miał przy tym układzie grzebane. No dobra, Mariano, ale ile to pali? Według danych producenta samochód powinien zużywać jakieś 4,5 litra na setkę w cyklu mieszanym. Realia są nieco jednak bardziej brutalne, spala jakieś litr dwa więcej średnio. Ten egzemplarz pokazuje na komputerze, że zużywa 6,8 litra na setkę w cyklu miejskim, głównie w cyklu miejskim, na krótkich dystansach. To i tak całkiem spoko. To są wartości właściwie, powiedzmy, dla jakiegoś ekonomicznego diesla. W trasie można zejść do niższych wartości, chociaż jeśli podróżujemy na przykład autostradą z pełnym bagażem, z prędkościami 130-140, no to i tak to spalanie utrzyma się około 6 litrów, czyli ryczałtowo bierze 6. Najniższe wyniki, jakie użytkownicy notują, to faktycznie jest te 4 litry, ale przy bardzo spokojnej jeździe. A Honda ma taki system, tak zwany Eco Assist, który nas tej ekonomicznej jazdy uczy. I nagradza nas za to. Mamy różne poziomy nagród. Pojawiają nam się takie drzewka po prostu z różną ilością listków i jest chyba 5 stopni aż do pucharu. Pierwsza osoba, która w Polsce osiągnęła ten pucharek, dostała od Hondy 10 000 zł. Taki konkurs robili. Nie wiem, czy ta ma już pucharek, czy jeszcze nie. W
wspomaga to i uczy nas po prostu spokojnej i ekonomicznej jazdy, dzięki temu te wyniki są całkiem niskie. No i zasięg tego samochodu przy 40-litrowym zbiorniku paliwa to nadal 900 km około. Bardzo dobry wybór dla kogoś, kto głównie porusza się w warunkach miejskich, to znaczy dojazd do pracy, odwozić dzieciaki, szkoła, przedszkole, zakupy i tak dalej, robi mniej więcej, nie wiem, 30-40 km dziennie po mieście. No diesel w tym wypadku absolutnie się nie opłaca, ponieważ ani to nie zdąży się nagrzać, a koszty eksploatacyjne będą dużo większe przy jakichś tam przebiegach. No nie wiem, no diesel musi jeździć, jak nie jeździ, to się zużywa szybciej. Benzyna będzie za dużo palić, a hybrydka w takich warunkach jest najlepszym rozwiązaniem. Zawieszenie jest bardzo proste również. Z przodu mamy kolumny MacPersona, z tyłu mamy belkę skrętną. Nie ma żadnych wielowahaczy ani udziwnień. Tutaj na tych wybojach ujawnia się pewna wada. No, głośna praca zawieszenia. Słychać po prostu, jak to wszystko pracuje, jak wybiera nierówności. Ale poza tym zawieszenie jest bardzo fajnie, przyjemnie zestrojone. Auto jest... Poczekam, aż przejadę te dziury. Auto jest dosyć wyboje, nie dziury. No nie jeżdżę specjalnie po dziurach. Auto jest całkiem sztywno zestrojone. Przyjemnie klei się w zakrętach. Nie przechyla się mocno przy zmianie kierunku jazdy. No jest tutaj taka frajda, typowa dla właśnie samochodów z poznaku tej marki. Chodźcie do środka. Pomimo tego, że Honda jest dosyć niska. No dobra, niska to nieładnie powiedziane. Niewysoka. Niewielkiego wzrostu. To miejsca tutaj jednak nie brakuje. Nawet z moją nową napompowaną fryzurą na głowę pod dachem mam jeszcze zapas około 10 cm, czyli wyższe osoby też bez problemu tutaj się zmieszczą. Deska rozdzielcza jest również tak pochylona i mocno cofnięta pod szybę, co tworzy wrażenie takiej ogromnej przestrzeni. W nic tutaj nie uderzymy kolanami. Mnóstwo miejsca mamy właśnie tutaj, wszędzie wokół nóg, wokół ramion. Podłokietniki są umieszczone na fajnej wysokości. I dzięki nisko zamontowanemu fotelowi, który jest całkiem wygodny i ma niezłe trzymanie na boki, pozycja za kierownicą jest nawet niezła. Dwie rzeczy jednak mi przeszkadzają. Pierwsza to jest to, że kierownica jest za nisko umieszczona. To znaczy, mam ją teraz podniesioną na maksa. Jeśli ustawię ją w ten sposób, że będzie ona w środku zakresu, no to prawie mam ją na kolanach. Dla mnie to jest niewygodne. Ale wtedy widzę prędkościomierz. Ponieważ mam podniesioną na maksa, to nie widzę prędkościomierza, który jest nad zestawem wskaźników. Nie wiem, czy to auto jest po prostu nie dla mnie, czy ja czegoś nie umiem tutaj ustawić. No, bo gdybym sobie położył ją na kolanach, to bym widział, ile jadę. A teraz, jak mi jest wygodnie, to nie widzę. Pozostały zestaw wskaźników oczywiście widzę przez koło kierownicy. Podoba mi się natomiast kolorystyka wnętrza tego samochodu, że jest tutaj tak jaśniutko. Nie wiem, czy to dlatego, że auto pochodzi z rynku belgijskiego, czy wszystkie Insighty były w ten sposób kolorowane. Nie jest tak szaro i nudno jak w większości aut japońskich z tamtych czasów, albo tak monotonnie jak kiedyś w starych Hondach, że wszystko było szare, a na siedzeniach były jakieś kolorowe ciapki. No tutaj jest, wygląda to naprawdę całkiem przyjemnie. Do tego sam wygląd deski rozdzielczej jest również dosyć futurystyczny jak na owe czasy, a dzisiaj wygląda bardzo ciekawie. Przed oczami kierowcy są dwa zestawy wskaźników. Ten, który widzę, to tam jest ten w różnych kolorach. Oczywiście jest logo IMA. Z prawej strony jest wskaźnik poziomu paliwa, z lewej strony jest wskaźnik asystenta naszego. Czy my jedziemy z pomocą układu elektrycznego, czy akurat ładujemy baterię. Wszystko czytelne. Na środku wyświetlacz komputera pokładowego, po którym poruszamy się przyciskiem, który jest umieszczony z prawej strony kierownicy. Z lewej strony kierownicy są przyciski do obsługi radia. Współcześnie, nowocześnie. Po lewej ręce mamy przełącznik do ustawiania lusterek, a także do ich składania, wyłącznik kontroli trakcji, a także przycisk Econ, którym uruchamiamy właśnie ten tryb ekonomiczny, w którym skrzynia pracuje nieco inaczej. Ten układ hybrydowy wspomaga nas, żebyśmy jeździli jak najbardziej ekonomicznie. Typowe dla Hondy i innych aut japońskich są przełączniki od szyb elektrycznych, plus za to, że obydwie przednie szyby chodzą w automacie. Na środku jest tak asymetrycznie umieszczone duże radio. Jest właściwie największym elementem w całym tym samochodzie, ale dzięki temu możemy je bardzo łatwo obsługiwać. Wszystko jest tutaj niesamowicie czytelne, proste. W tej wersji mamy również możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego przez AUX. W poliftach i wyższych wersjach wyposażenia było również możliwość podłączenia się przez Bluetooth. Do tego audio całkiem nieźle brzmi. W tych wyższych wersjach również było tam więcej głośników, 8 czy jakoś tak. Najgorszym dla mnie ergonomicznie elementem jest obsługa klimatyzacji, ponieważ ten panel jest skoncentrowany tutaj zaraz obok kierownicy. Jest to wygodne w obsłudze, bo jest blisko, ale wyświetlacz jest bardzo malutki.
malutki i na przykład jak słońce nam świeci do środka, przestań pikać, no przekroczyłem 90. Kiedy słońce nam świeci tutaj do środka, no nie widać jaką temperaturę mamy ustawioną. Troszeczkę minusik. Sama obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna. Jednym przyciskiem włączamy klimę, innym zmieniamy nastawę nawiewu. Tutaj jeszcze oczywiście możemy sobie wybrać funkcję podgrzewania lusterek, przedniej szyby, czy wyłączyć cały układ. A pokrętłem sterujemy temperaturą w układzie, jaki panuje. Warto nadmienić, że auto ma mnóstwo praktycznych schowków. Cały tunel środkowy przed dźwignią zmiany biegów jest jak skrzynka narzędziowa. To znaczy jest tam mnóstwo przegródek. Mamy jakąś mniejszą półeczkę, większą, potem uchwyty na kubki, które też możemy wykorzystać jako półeczkę. Nad nimi, obok zapalniczki jest też jakaś półeczka, powinna być popielniczka, ale nie ma. Potem jeszcze pod radiem też jest jakiś taki malutki, mikroskopijny, otwierany schowek. Nie wiadomo na co, ale jest. Z drugiej strony kierownicy nic nie ma. Poza tym w podłokietniku też jest schoweczek, też z przegródkami i jest całkiem głęboki nawet. Duży plus. Schowek jest jaki jest, nie jest może jakiś gigantyczny, ale jest, coś tam się mieści. Oczywiście kieszenie w drzwiach, gdzie mamy miejsce na butelkę wody. Na taką tutaj nawet 1,5 litra, spokojnie, bardzo duży plus, bardzo to jest praktyczne. To w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o schowki i jeśli chodzi o przednią część tego pojazdu. A, nie wspomniałem o materiałach. Plastiki na desce rozdzielczej twarde, ale dobrej jakości i całkiem nieźle to jest zmontowane, nic tu nie skrzypi. Jeśli chodzi o ten tunelek środkowy, to też nie. Tapicerka wygląda na dosyć solidną, ma ładne przeszycia. Nie ma się czego czepiać. Plusem tego wnętrza jest to, że nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków. Aha, no jak to typowo w Japońcu, na środku oczywiście jest taka duża lampka. Mamy tutaj lampki do czytania, ale w osłonach przeciwsłonecznych nie ma podświetlania. Niestety. Niby ten samochód taki nowoczesny, a stacyjkę mamy klasyczną. Nie ma żadnego przycisku, jak na przykład było w Hondzie Civic UFO. Też tam był i kluczyk, i przycisk. Dziwne to jak na hybrydę, nie? Hybryda, którą się odpala z kluczyka. Idziemy do tyłu. Kurde, ten dźwięk zamykania i otwierania drzwi w Japończykach, jakbyśmy puszkę jakąś zamykali. Tak mają Toyoty, tak samo właśnie. Sam kształt drzwi wskazuje nam na to, że z tyłu nie będzie za dużo miejsca, szczególnie nad głową. No i w istocie jest tak, ponieważ nawet ja, jak się tutaj wyprostuję, to fryzurą już szuram o podsufitkę. Wyższe osoby na pewno tutaj będą miały problem z zajęciem wygodnej pozycji. Ratuje nas po prostu wyciągnięcie się w ten sposób, jadąc w dłuższą trasę, no wtedy przestrzeń odpowiednia jest zachowana. Na nogi nie brakuje miejsca, przynajmniej dla mnie. No jest to samochód segmentu C, no nie ma co się spodziewać jakiegoś szału, tragedii też nie ma. A sama kanapa jest bardzo fajnie wyprofilowana i jest bardzo wygodna. Do tego materiał też użyty do jej wykończenia jest bardzo przyjemny dla oka i wygląda na dosyć trwały. Wadą na pewno dla mnie będzie to, że nie mamy podłokietnika tutaj na środku kanapy. No niestety, mamy natomiast mocowania Isofix dla dwóch fotelików. Jeśli potraktujemy to auto jako samochód rodzinny, taki mały samochód rodzinny, dwójka dorosłych, dwójka dzieci, no to jakby przestrzeń nad głową znikoma przestaje być problemem. No nie? Pomimo tego, że auto jest na 5 osób rejestrowane, to 4 osoby tak naprawdę mają tutaj wygodnie, bo ta kanapa jest wąska, nie sięga na całą szerokość auta. No, 5 osób będzie tu miało dosyć ciasno. Co mi się podoba w tym aucie jeszcze, to jakość spasowania, również w tej części. Plastiki mamy takiej samej, powiedzmy, jakości jak z przodu, to znaczy twarde, ale bardzo, bardzo solidne, dobrze zmontowane, nic tutaj nie skrzypi. Nie podoba mi się to, że nie mamy tutaj za bardzo miejsc, jakichś schowków, tak? Czyli kieszeń w drzwiach to jest właściwie uchwyt na kubek albo na butelkę z wodą. Nie jest to taka typowa kieszeń. Z jednej strony dobrze, bo nie ma żadnych innych uchwytów, a z drugiej strony niedobrze, bo nie ma co zrobić z podręcznymi rzeczami, zabawkami czy czymś takim. Fotel kierowcy nie ma kieszeni w oparciu. Mają tylko fotel pasażera, więc trzeba dokładać sobie tutaj, nie wiem, jakieś organizery czy coś takiego. Nie ma co tu się więcej rozwodzić. Ja za dużo gadam. No jest, Honda jaka jest, każdy widzi. Idziemy do bagażnika.
Zwróćcie uwagę jeszcze na tylną część tego pojazdu. Mianowicie to, jak tu jest wkomponowana szyba w klapę bagażnika. Jest to nawiązanie do tych starszych, najlepszych, najfajniejszych konstrukcji Hondy, czyli CRX-ów z lat 90. i jeszcze tych starszych. A jest to zrobione po to, żeby po prostu powiększyć tam pole widzenia przy jeździe do tyłu, bo przez tą górną, płaską umieszczoną szybę, płasko położoną szybę naprawdę niewiele widać. Ta nieco pomaga, chociaż jest to rozwiązanie, do którego trzeba się przyzwyczaić. Miłość, złość, gość. No, nieco poprawia widoczność, natomiast wcale nie sprawia, że tym samochodem się łatwo i wygodnie parkuje. Lepiej wybrać wersję, która ma czujniki parkowania. Natomiast wygląda to niezmiernie bajerancko. Tutaj mamy jeszcze taki spoilerek, który jest jednocześnie trzecim światłem stop. Klapa natomiast otwiera się bardzo wysoko, tworząc naprawdę pokaźnych rozmiarów otwór załadunkowy. Tu oczywiście mamy taką elegancką roletkę. Po jej zwinięciu ukazuje nam się przestrzeń bagażowa o pojemności 400 litrów. 400 litrów jak na ten segment pojazdów i jak na hybrydę tej wielkości to nie jest wcale tak mało. Przypomnę Wam tylko, że pierwszy hybrydowy samochód, jaki prezentowałem na moim kanale, czyli Peugeot 508 R Hybrid 4, duży sedan, miał bagażnik mniej więcej o tej samej pojemności. Przestrzeń tą w dość łatwy sposób możemy powiększyć do prawie 1100 litrów, składając fotele. Fotele składa się naprawdę bardzo zgrabnie. Tutaj wystarczy jeden ruch ręką i fotelik leży. A do tego tworzy się nam tutaj płaska przestrzeń, płaska podłoga się tworzy. W bagażniku mamy jeden schowek po prawej stronie na lewarek, który jest zabudowany taką plastikową osłoną, którą dosyć energicznie trzeba pociągnąć. Wtedy dostaniemy się do lewarka, gorzej ze składaniem. Z drugiej strony nie ma już żadnego schowka, natomiast w podłodze jest taka półeczka. Pod podłogą też jest sporo przestrzeni. Tu mamy taką klapkę rewizyjną, żeby szybko móc dostać się do jakichś elementów, które mamy tam schowane. Mamy też tą dużą klapę, dzięki której możemy tą przestrzeń otworzyć, no i dostać się do najpotrzebniejszych rzeczy. Jest tu sporo miejsca, ponieważ nie ma też koła zapasowego, jest zestaw naprawczy. Zresztą z zestawem akumulatorów by nie weszło. Nawet nie wiem, czy jakaś dojazdówka by tutaj się zmieściła. No i jak widać jest wszystko, co potrzeba, czyli tablica jeszcze z Belgii, uchwyt do holowania, gaśnica, trójkąt, linka holownicza, no i takie tam. Bagażnik jest wykończony bardzo przyjemną również wykładziną, natomiast no, wadą jej jest to, że jest jasnego koloru, tak jak i cała tapicerka wewnętrzna, a więc na pewno szybko się brudzi. No i tyle. W sumie. Au. No to tylko jeden uchwyt jest do zamykania klapy. Jedziemy. Po ruszeniu Insightem w ogóle nie czujemy, że jedziemy hybrydą, ponieważ silnik spalinowy cały czas podczas jazdy pracuje. Jak się zatrzymamy, to oczywiście start-stop go wyłącza. Ale tak, jest po prostu wspomagany elektrykiem cały czas. No i na wskaźniku, który jest po lewej stronie od obrotomierza, możemy obserwować, co się dzieje z układem napędowym. Kiedy dodamy gazu, wskazówka ląduje na niebieskim polu, to znaczy, że elektryk pomaga nam się rozpędzać. Daje więcej momentu obrotowego i mocy spalinówce. Natomiast kiedy zdejmiemy nogę z gazu, wskazówka przechodzi na zielone pole, to znaczy, że odzyskujemy z hamowania energię do bateryjki, ładujemy sobie z powrotem baterię. No i od cała zabawa. Zawsze mnie to fascynowało w hybrydach, patrzenie na to właśnie, co się dzieje w danym momencie z autem. Wrażenie z jazdy jest dziwne ze względu na bezstopniową skrzynię biegów. Nie widzieliście już bezstopniową skrzynię w Audi A4, które testowałem na kanale. No tutaj, ponieważ jest nieco głośniej, to jest jeszcze dziwniej. No jak przyspieszamy, silnik zatrzymuje się na pewnej prędkości obrotowej i ją utrzymuje cały czas. Auto przyspiesza, no ale hałas jest niezmienny.
nie słyszymy żadnej zmiany biegów ani nic takiego. No tak mają właśnie te skrzynie biegów. Spróbowałem również jakby gwałtowniej przyspieszyć tym samochodem, co było jeszcze bardziej dziwaczne. O, teraz silnik zgasł, bo jesteśmy w trybie auto. Przełączyłem na dźwignię na S, czy chyba Sport. Wyłączyłem tryb Econ. Ok, po puszczeniu hamulca silnik się odpala, auto rusza. Dajemy gaz. Silnik rozkręca się do 5500 i tak trzyma. Bardzo nieprzyjemne wrażenie. Oczywiście po jakimś czasie na liczniku zaczyna się pojawiać stówka i więcej, ale ten hałas, który temu towarzyszy, jest po prostu nie do wytrzymania. Dlatego też wracam do trybu ekonomicznego. Może nauczy mnie Honda, jak tu właściwie spokojnie poruszać się tym samochodem. I wtedy, kiedy delikatnie muskam gaz, prędkościomierz zmienia kolorki. Jak jadę delikatnie, świeci się na zielono. Taka zielona poświata jest. Jak zbyt mocno przyspieszam, zmienia kolor na niebieski. To znaczy, że żeby jeździć ekonomicznie i zdobywać pucharki, gwiazdki i roślinki, muszę tak utrzymywać samochód z taką prędkością, jechać obrotową, żeby było tam cały czas na zielono. Wkręcające. Układ kierowniczy jest całkiem spoko, jak przystało na Hondę. Precyzji mu nie brakuje, chociaż brakuje mu nieco przyjemnego oporu na kierownicy. Zbyt mocno wspomagany jest, ale może mam dlatego takie wrażenie, ponieważ auto ma zainstalowane irracjonalnie wąskie koła. Rozmiar to 175x65x15. No nawet przy wadze 1200 kg to troszkę za małe i za wąskie kółka. No i pomimo tego, że auto jest fajnie wyważone, to jednak mamy wrażenie, że te opony nie są go w stanie utrzymać w zadanym torze jazdy. Przejdę do takich standardowych moich tematów, typu widoczność. Oczywiście do przodu jest całkiem niezła, na boki też całkiem dobrze widzimy, dzięki temu, że mamy też taką małą dodatkową szybkę przy słupku, a co sprawia, że no, pole widzenia jest całkiem znośne. Do tyłu jest gorzej. To jest to, o czym mówiłem w przypadku bagażnika, że tam mamy tą dodatkową szybkę. No niewiele to pomaga, tym bardziej, że słupek D jest bardzo, bardzo szeroki i mocno zasłania nam widoczność do tyłu. Na sam koniec zostawiam sobie ostatnią zaletę tego samochodu, czyli skuteczność układu hamulcowego. Dzięki temu, że mamy cztery tarcze oraz niską masę, jak na tą wielkość pojazdu, swobodnie z każdej prędkości możemy bezpiecznie ten samochód zatrzymać, a czucie siły hamowania pod pedałem jest też bardzo dobre. Bardzo precyzyjnie możemy sobie tą siłę hamowania dozować. Dobra, czyli co, trochę głośna, trochę słabo widać do tyłu, ale fajnie jeździ, ma nieźle zestrojone zawieszenie, dobrze hamuje i uczy rozsądnej i ekonomicznej jazdy. To jest ważne, bo człowiek musi się cały czas uczyć. Ja też się cały czas uczę. Cały czas się uczę. Jak jadę, się uczę. Jak cały czas się czegoś uczę. Jak nie uczę się tego, co mam powiedzieć, to uczę się tego, co kiedyś będę chciał powiedzieć. Cały czas się uczę. Już, już. Dobra. Podsumowując. Troszkę muszę tutaj zebrać myśli. Dla mnie Hondy jednak trochę trącą nudą, nie wiem, takim emeryckim samochodem. Tutaj jest podobnie. Zaletą na pewno tego auta jest to, że jest to nietuzinkowy samochód. Co się niestety też przekłada na ilość ogłoszeń, powiedzmy, jeśli chodzi o zakup takiego samochodu. Na portalach jest ich zaledwie kilkanaście, na tych popularnych portalach z ogłoszeniami motoryzacyjnymi. Nie mogę wymienić ich nazwy, ponieważ jeszcze żaden nie zaproponował mi współpracy.
więc niełatwo będzie znaleźć jakiś sensowny egzemplarz. Może w Niemczech, jeśli chodzi o ceny, to wahają się mniej więcej od powiedzmy 18-19 tysięcy do 25 tysięcy złotych. I przekrój roczników też nie jest jakiś specjalnie duży, bo od 2000 do 2011 tych młodszych już jakby nie ma. I cena niekoniecznie zależy od rocznika, bardziej od stanu auta, przebiegu i jego wyposażenia. Czy to dużo? No, jak na hybrydę nie, ponieważ Prius, czyli ten jego największy konkurent, nawet Prius drugiej generacji, czyli starszy konstrukcyjny samochód od tego, potrafi być nawet dychę droższy. Nie mówiąc już o Priusie trzeciej generacji, który jest droższy od dychy do 15 tysięcy złotych od Hondy. A jeśli chodzi o walory praktyczne i jakby zastosowanie pojazdu, no macie praktycznie to samo. Jest to równie niezawodny, japoński samochód, dobrze wyposażony, no i do tego taki, który w mieście ma więcej sensu niż diesel. Czy należy zatem bać się takiej używanej hybrydy? Otóż moim zdaniem nie, ponieważ te konstrukcje są już z nami ponad 20 lat. Szczególnie te japońskie konstrukcje. No, rozwiązania Hondy w przyszłym roku będą miały już 23 lata, a konstrukcje Toyoty 25. Pierwszy Prius będzie mógł być już klasykiem w przyszłym roku. Więc to jest szmat czasu, żeby tą technologię dobrze dopracować, a dzisiaj hybrydy są bardzo popularne i wiele producentów już je oferuje, a te najlepsze japońskie, nawet 10-letnie, spokojnie jeszcze długo będą jeździły. Kwalifikuję ten samochód do modern ery. Już dawno miałem robić o nim film i jakoś tak mi się nie zgrało, ale cieszę się, że w końcu zawitał na kanale. Polecam Wam oczywiście moje pozostałe playlisty, czyli 500 plus o minivanach oraz główną playlistę o autach z lat 90. Jeśli widzicie mnie po raz pierwszy na YouTube, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału. Możecie również lajkować ten materiał oraz komentować w merytoryczny sposób, kontrując jakoby tą wiedzę, którą tutaj przekazuję. Jeśli chcecie. Będzie bardzo fajnie. Tymczasem żegnamy się z Hondą, żegnam ja się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Jest wrocia. Piękna, mała wrocia, duża. Dobra, i teraz po wyjęciu kluczyka powinno być widać, na jakim poziomie ekonomii jesteśmy. Sprawdzimy to. Gasimy maszynę, wyjmujemy kluczyk. Aha! Trzeci poziom. Trzy drzewka są. Były. No to panu właścicielu, do pucharu jeszcze daleko. Trzeba się bardziej postarać, tylko nie wiem, czy ja pomogłem przybliżyć się do pucharu, czy oddalić. Bo, że tak powiem... No, Honda. Szybsza niż wygląda.